Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Spotkania z Prawnikiem w ramach zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie akcji internetowej Dogma Pomoc. Moim dzisiejszym gościem jest pani Justyna Zapotoczny-Pelak. Dzień dobry Państwu. Doradca obywatelski oraz mediator współpracujący z naszym stowarzyszeniem. Pani Justyna już wystąpiła u nas w filmiku, były to uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, natomiast dzisiaj chcielibyśmy przejść do współuzależnień. Może Pani Justyno, wytłumaczmy w ogóle, czym jest współuzależnienie? Witam serdecznie Państwa. Współuzależnienie to nie jest wspólne picie albo zażywanie narkotyku czy hazard, ale to jest towarzyszenie osobie uzależnionej i to jest życie z taką osobą. To jest bardzo ciężkie życie. To ciągłe pogotowie emocjonalne, stres, trudne i przykre emocje, bezradność, wstyd, poczucie winy, lęk o każdą chwilę. Szacuje się, że w Polsce cierpi na współuzależnienie około 3 milionów osób, a leczy się tylko 38 tysięcy. Uznaje się, że współuzależnienie może wystąpić, myśli się często, że współuzależnienie może wystąpić tylko w przypadku jakiejś substancji, alkoholu, narkotyków, ale współuzależnieniem może towarzyszyć również rodzinie, gdzie jest hazard, gdzie jest właśnie kompulsywne jakieś kupowanie, czy jakieś inne sytuacje. Czyli skupimy się teraz tak konkretnie na tej osobie, która właśnie jest współuzależniona, tak. Nie osobie, która wywołuje to współuzależnienie. Więc w jaki sposób ona się zachowuje? Pozwólcie Państwo, że zachęcę Was do pewnego ćwiczenia. Przez chwilę zamknijcie oczy, Pani Marto. Wyobraźcie sobie coś, co w Waszym życiu się wydarzyło, ale czego się bardzo wstydzicie. Coś, co zrobiliście lub Wam się przydarzyło. Poczujcie po raz kolejny raz ten wstyd, zażenowanie. Wyobraźcie sobie teraz, że musicie publicznie o tym wydarzeniu opowiedzieć. Straszne uczucie, prawda? Aż niedobrze się robi, brakuje tchu, źle się czujemy. Właśnie doświadczyliście Państwo tego, jak cały czas czuje się osoba współuzależniona, która wszystkimi siłami chce ukryć problem, a wszystko wskazuje na to, że wszyscy o tym problemie wiedzą. Osoba współuzależniona odczuwa nieustające, silne napięcie psychiczne. Żyje w poczuciu wstydu i lęku. No bo ciągle musi tego swojego męża, na przykład, który nadużywa alkoholu, kryć. Dzwonić do pracy, załatwiać zwolnienia, tłumaczyć swoje jakieś opuchlizny, że upadła, że, nie wiem, uderzyła się o rant jakiegoś mebla w kuchni. Podporządkowuje bez reszty życie takiej osobie. No więc jeśli osoba wytrzeźwieje albo wróci z jakiejś hazardowej nocy, już jest śniadanie przygotowane, jest wszystko poukładane, dba o wszystko, ma oczy dookoła w głowy, żyje w ciągłym lęku i obwinia się o nauk bliskiej osoby. Gdyby była lepszą żoną, zresztą proszę sobie tak uświadomić, że często właśnie zamiennie współuzależnienie na przykład od alkoholu nazywa się chorobą dobrych żon. To te żony, które ciągle wymagają od siebie i tylko od siebie, które tłumaczą sobie, że gdyby była lepszą żoną, kucharką, kochanką, to by nie pił, gdyby więcej może zarabiała, to by nie pił, gdyby lepiej wychowała dzieci, to by nie pił, to by nie tracił pieniędzy na hazardzie. Ale to też może być mąż. Gdyby bardziej kochał żonę, to by nie rzuciła się w wir zakupu alkoholizmu. Tych sytuacji jest tak dużo i ta osoba jest tak obciążona, że w pewnym momencie pojawiają się aż bóle somatyczne. To może być ciągłe migreny, to mogą być jakieś bóle dokuczliwe kręgosłupa. Robimy badania, szukamy, nic się nie dzieje, wszystko jest ok, a ten ból jest tak silny, że nie daje się spać na przykład. To jest wszystko związane z tym, co się dzieje w głowie i ten stres powoduje ciągłe takie napięcie, aż dochodzące aż do bólu. Taka osoba nie dopuszcza do siebie informacji, że jedyną osobą, którą może ona uratować, to jest ona sama.
I dlatego, kiedy przychodzą osoby współuzależnione do mnie, czy do naszych punktów porad, zawsze mówimy o tym, żeby zwrócić na siebie uwagę, a zostawić tam o tą osobę uzależnioną. Ta osoba uzależniona może nie chcieć zmienić swojego życia, nie pójdzie na terapię, nie pójdzie na leczenie, ale to nie znaczy, że gorsze życie ma mieć osoba współuzależniona. Wielokrotnie tak jest, że z powodu jednego mieszkania te osoby muszą całymi latami ze sobą żyć. I tutaj pojawia się cały wachlarz możliwości dla osób współuzależnionych, żeby to życie przeżyć godnie. Mówi Pani, tutaj dużo właśnie Pani mówiła na temat tego, że osoby te współuzależnione ukrywają to, co się dzieje u nich w domu, to, co się dzieje z partnerem bądź też innym członkiem rodziny. Czyli jest, można powiedzieć, że uzależnienie jest taką chorobą całej rodziny. Tak. To choroba całej rodziny, bo priorytetem takiej rodziny jest ukrycie problemu. Wszystko koncentruje się wokół tego problemu, czyli wokół picia, wokół zakupów na przykład, bo wokół hazardu, wokół narkotyków. I wtedy ta rodzina, no każdy z nich jest inny, musi się dostosować do tej sytuacji. Taki stan powoduje narastanie ogromnego stresu. Aby zmniejszyć go choć trochę, każdy właśnie przystosowuje się i odgrywa swoiste role. Zasady w rodzinie z uzależnieniem są z reguły trzy. Nie ufaj, nie mów i nie czuj. Czyli nie mogę ufać, zwłaszcza dzieci, nie mogę ufać dorosłym, ponieważ oni nie dotrzymują słowa. Tato obiecał, że nie będzie pił, mama powiedziała, że to ostatnia sukienka, brat powiedział, że już więcej nie pójdzie do kasyna, ale wszyscy mnie okłamali, okłamują mnie cały czas. No więc jeśli moi najbliżsi tak robią, to ja też nie ufam tym na zewnątrz ludziom, no bo jeśli ktoś bliski, kto mnie kocha, mówi i robi takie rzeczy, to ja nie ufam również otaczającemu światu. Nie mów o tym problemie, który jest w domu. I tutaj pojawia się ogromna samotność, pustka, jakaś depresja u dzieci, które taki problem przeżywają w domu. Bo z kim się mają podzielić? Nie można mówić, ponieważ to wszystko, co się dzieje wokół, co robią inne dorosłe osoby współuzależnione, powoduje to, że to dziecko jest same. Bo mama mówi, że tata jest zmęczony, dlatego się położył, a nie, że jest pijany, że i tysiące innych kłamstw się wymyśla tylko dlatego, żeby nie mówić oficjalnie, że w domu mamy problem. I nie czuj. Jeśli nie mogę powiedzieć, mamo, ale mi jestem źle, ja jestem głodny, nie mam lekcji zrobionych, jestem samotny, całymi dniami śpicie, bo jesteście pijani, no to muszę wyprzeć te uczucia. I z czasem to pojawia się również w życiu dorosłych osób, które później żyją z syndromem dorosłych dzieci alkoholików. Zachęcam Państwa do czytania tych spraw, bo to jest obszerny temat, który powoduje, że ten syndrom nie pozwala nam normalnie żyć przez całe nasze życie, jeśli się z tym nie uporamy, jeśli nie zatrzymamy w pewnym momencie, jeśli jako osoba współuzależniona nie damy sobie pomóc. Zaczęliśmy właśnie tutaj mówić o dzieciach, no bo one są też najbardziej narażone, może nie od razu, bo najpierw to jest jednak ten partner, drugi rodzic. W takim razie, jak to uzależnienie tak dokładnie jeszcze wpływa na dzieci, poza tymi sytuacjami, o których Pani już wspomniała? Tak jak Pani mówi, partner powoduje to, że dzieci muszą odgrywać konkretne role. Zdiagnozowane jakby są takie cztery role, w które wchodzą dzieci, żeby w ogóle przeżyć, bo to jest straszne życie. Pierwszy to taki bohater, to z reguły to jest dziecko najstarsze, które bierze odpowiedzialność za swoją rodzinę. Robi wiele rzeczy, które powinny robić dorośli. Na przykład kanapki, odprowadzanie do szkoły, obiady, sprzątanie, pranie, gotowanie. Nie ma czasu na swoje rozrywki. Często bardzo dobrze się uczy, zwłaszcza nocami, żeby nie podpaść, żeby być takim wskaźnikiem dla innych. A w tym
wszystkim jest sam i stara się nie sprawiać kłopotów i odnosić sukcesy. Przeczytam Państwu taki fragment od Amelce, która ma 12 lat i jest takim bohaterem, jest takim, przepraszam, rolą maskotki w domu. Amelka ma 12 lat i wszyscy ją lubią. Zdarza się, że w czasie lekcji przedrzeźnia nauczycielkę albo wydaje odgłosy zwierząt. W grach grupowych wybierana jest na samym końcu. Na przerwach nie potrafi na dłużej przebywać w grupie koleżanek. Zapytała koleżankę z klasy, czy ją lubi. Odpowiedziała, że bardzo, ale że jest bardzo dziecinna. Sąsiadka opowiadała, że była kiedyś świadkiem potrącenia przez auto psa na ulicy. Pies go wyczał, a Amelka cały czas żartowała, choć wszyscy wokół byli przerażeni. Tak właśnie zachowuje się dziecko, które odgrywa bohatera maskotkę. Traktują lekko poważne sytuacje. Nie starają się jakby wejść w tę sytuację, bo to je przerasta. Starają się mieć optymistyczny nastrój i śmiać się, zabawiać pijane towarzystwo czy towarzystwo, które się kłóci. Każda tą stresującą sytuację potrafi rozładować kosztem siebie. Czasami staje się aniołkiem, słodkim dzieckiem, jest właśnie klasowym błaznem, rozmawia z kolegami, wierci się, nigdy nie umie dokończyć zadania, jest niepewna, bardzo sobie źle radzi z lękiem. Pod maską radości i beztroski właśnie kryje lęk i obawę. Często właśnie takie dzieci potrafią się w twarz śmiać dorosłym w momencie właśnie takich kryzysowych, stresowych sytuacji. To jest właśnie taki wskaźnik, że to dziecko odgrywa jakąś ciężką rolę właśnie maskotki w domu. Takie dziecko właśnie często jest wykorzystywane seksualnie również w domu, bo myśli, że ono ma sprawiać radość, ma przyjemność, ma rozładowywać sytuację i właśnie wtedy nie potrafi odmówić, jest zablokowane, że dzieje jej się krzywda. Ważne, żeby wszyscy wokół dorośli byli zadowoleni. Kozioł ofiarny to ten, który zawsze jest najgorszy. To jest z reguły drugie dziecko w rodzinie, jest takim popychadłem, nie zwraca się na niego uwagi, swoim zachowaniem odwraca uwagę od właściwego problemu, więc wszczyna bójki, jest kłótliwy, pyskaty, często właśnie sprawia problemy wychowawcze w szkole, nauczyciele mają mnóstwo problemów z nim, nie zwracają jednak uwagi, że to dziecko woła o pomoc właśnie takim zachowaniem. I dziecko niewidzialne, dziecko, które przyznacie Państwo, że trzylatek, który niczego nie chce, jest cichutki, potrafi sobie sam zrobić wszystko, nie ma żadnych oczekiwań od dorosłych, to zaczyna być jakieś niepokojące, bo wiemy, jakim srebrem są dzieci w tym wieku. A niestety tak wytresowane dziecko to jest takie właśnie dziecko niewidzialne w domu, które jest postrzegane właśnie jako takie dziwne, samotne, ale dzięki temu, że jest gdzieś tam w oddali, gdzie jest za taką mgłą, rodzice mogą zająć się sobą, a nie właśnie swoimi pociechami. W domu ciężko jest ogólnie jakoś próbować wyjść z tej całej sytuacji, ponieważ jeżeli wszyscy są współuzależnieni, no to nie ma jak szukać pomocy. Natomiast na pomoc dzieci mogą uzyskać w szkole, czy nawet tak zwany dobry, miły sąsiad też może pomóc. W takim razie, Pani Justyno, jak pomóc takiej osobie współuzależnionej? No bo najczęściej to jest chyba jakaś dalsza rodzina, która zauważy ten problem, albo osoby obce danej rodziny. No właśnie, nie unikajmy tego, że będziemy rozmawiać z takimi osobami. Ta mama naprawdę potrzebuje pomocy. Ta kobieta czy ten mężczyzna, który sobie z tym nie radzi, który woła o pomoc, a tak naprawdę jest w takim zamkniętym kręgu i myśli, że musi tak żyć. Proszę Państwa, to życie można zmienić, tylko najtrudniej, powiem, łatwiej pomóc osobie uzależnionej, bardzo trudno pomóc osobom współuzależnionym. Oni nie widzą problemu, dlatego kiedykolwiek taka osoba przychodzi do mnie, to ja mówię, proszę zostawić tą osobę uzależnioną, która nie musi chcieć się leczyć, tak jak wspomniałam wcześniej, ale Pani, życie jest tak samo ważne. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, to znaczy ja muszę zadbać o siebie, a jak zadbam o siebie, to będę miała chęć i możliwość i siły, żeby ratować własne dzieci. To są bardzo trudne rozmowy, dlatego są takie miejsca, tak jak właśnie punkty nieodpłatnej pomocy.
tak jak ośrodki terapeutyczne, gdzie już no trudniej, bo te osoby, ja zawsze mówię, nie chce się leczyć osoba, proszę iść samej do chociażby ośrodka interwencji kryzysowej, poprosić o pomoc psychologa, wygadać się. Najważniejsze jest zacząć rozmawiać o swoim problemie. I to jest początek wyjścia do chociażby grupy AA czy AALON, gdzie spotykają się rodziny czy osoby współuzależnione i nagle ta osoba, ta mama czy ten tato słyszy, że no ja mam taki problem jak ta osoba i ta osoba, która obok mnie siedzi, czyli nie jestem sam, czyli to jest wspólne, czyli mogę znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. A tam wyjścia są naprawdę konkretne. Oprócz takiej pracy indywidualnej z psychologiem jest taka konkretna pomoc, chociażby nie obsługiwać osobę uzależnioną, zamknąć lodówkę, nie gotować, nie martwić się o nią, żyć własnym życiem. Nie można pozwolić, żeby wokół tego uzależnienia toczyło się całe życie, tak jak się toczy do tej pory. A to jest bardzo ciężkie, bo wpadliśmy w pewien kierat i ciężko z niego wyjść. Bez pomocy naprawdę bardzo trudno i zachęcam dlatego, żebyście Państwo wykorzystali. W tej chwili można na rozmowę z doradcą obywatelskim umówić się telefonicznie. Wstydzicie się Państwo, to tym bardziej atut dla Was. Zadzwońcie, umówcie się przez urząd. O każdej porze praktycznie jest jakiś doradca. Można porozmawiać, można się wyżalić, wygadać i znaleźć wspólną drogę wyjścia. Zawsze wszystkie decyzje są tak podejmowane, żebyście to Państwo byli zadowoleni i żebyście byli pewni, że to, co robicie, to nie jest jakiś przymus, tylko że to jest Wasza wolna decyzja. Naprawdę warto zawalczyć o siebie i zawalczyć o własną rodzinę, nawet jak problem ma 5, 10, 15, a może 20 lat. Szanowni Państwo, chciałam tylko dodać jeszcze od tutaj stowarzyszenia, że no niestety często właśnie to współuzależnienie, czy ogólnie uzależnienie łączy się z przemocą domową, tak. I to już podlega pod wymiar sprawiedliwości, czyli prawo karne. Nasi prawnicy również w tym zakresie udzielają pomocy, więc jeżeli Państwo jesteście ofiarą przemocy, czy wiecie już i czujecie, że jesteście współuzależnieni, ale chcielibyście sobie pomóc i pomóc swoim najbliższym, którzy również tkwią w tej sytuacji, zapraszamy do punktów prawnych i do punktów obywatelskich. Ja bardzo dziękuję Pani Justyno za rozmowę i zapraszamy na kolejny film.